Specjalne podziękowania dla patronów, to dzięki waszemu wsparciu miałem siłę, aby ukończyć ten film, który zajął mi łącznie bagatela ponad 40 godzin. Wsteczna kompatybilność na Xbox One X to świetna sprawa. Mamy możliwość ograć nie tylko gry z naszej biblioteki Xboxa 360, ale i zapoznać się z odświeżonymi wersjami nazwanymi Enhanced. To właśnie te gry będą bohaterami dzisiejszego odcinka. Tytuły zostały wzięte na warsztat i dostosowane do dzisiejszych standardów rozdzielczość 4K i czasami lepsze tekstury. Niestety zwiększenie ilości klatek na sekundę nie jest już takie proste, gdyż to grę może wysypać i póki co nie doczekaliśmy się w żadnej grze podniesienia ilości FPS-ów z bazowych 30. Warto zauważyć, że gry w wersji Enhanced mają 9 razy wyższą rozdzielczość od wersji podstawowej. W filmie możecie zobaczyć porównanie ilości klatek na sekundę w obu wersjach. Czerwone pionowe linie określają screen tearing, który pojawia się gdy w grze wystąpi przystąpi przeskok powyżej lub poniżej bazowych 30 FPS-ów. Nie zawsze niestabilna ilość klatek, nawet wyskakująca powyżej 30 jest dobrym rozwiązaniem. Gry w wersji Enhanced mają wsparcie fałsynka, przez co pozbyto się tego nieprzyjemnego dla oka efektu. Odświeżone gry prezentują się rewelacyjnie, nierzadko wyglądają na gry z początku aktualnej generacji. Z przyjemnością sięgałem kolejny raz o grane tytuły, aby skończyć je jeszcze raz w nowej jakości. Oto 10 gier na X Xbox 360, które warto ograć na Xbox One X. Tom Clancy's Sprinter Cell Double Agent. Double Agent jest chyba najmniej znanym z serii Splinter Cell. Nie znaczy, że jest to zły tytuł, wręcz przeciwnie. Autorzy dorzucili nowość w postaci karmy bohatera. Wszystko co robimy, poprawia stosunki z naszymi mocodawcami albo terrorystami. Klucz całej zabawy jest utrzymanie równowagi pomiędzy dwoma organizacjami, aby nie podpaść ani jednej z nich. Misje obfitują w zadania opcjonalne, które podbijają wskaźnik zaufania każdej ze stron. Wiele z nich mocno zapada w pamięć. Ucieczka z więzienia, hotel w Shanghai, czy misja na statku wycieczkowym. Uruchamiając grę na Xbox One X dostajemy rozdzielczość 4K i płynne, stałe 30 fpsów. Gra w zasadzie nie zalicza spadków animacji. Dla porównania na Xbox 360 gra działała w 720p, w także 30 klatkach na sekundę, ale mocno niestabilnie. Momentami prędkość spadała nawet do 20 ramek. Problem dotyczył zarówno wersji na Xboxa, jak i PlayStation 3. Double Agent zyskuje drugą młodość, Choć miejscami widać, że gra ma swoje lata na karku. Co prawda nadrabia to nadal świetnym gameplayem i niezmiennie w serii dobrze rozpisaną fabułą. Tom Clancy's Splinter Cell Conviction. Conviction było swego czasu moją najmniej lubianą częścią sagi. Sam Fisher, pozbawiony swojego tradycyjnego stroju, rozpoczyna walkę w cywilu. Uważałem, że gdzieś uleciał duch serii, jednak przy drugim przejściu doceniłem ją i dziś Conviction uważam, że godnie reprezentuje serię Splinter Cell. Pod kątem płynności, tutaj już nie jest tak fantastyczny jak przy poprzedniej części. Gra na Xbox 360 działała dość kiepsko. Spadki ilości klatek na sekundę dochodziły do 20 fpsów. Pomimo rozdzielczości 576p, a skalowanej do 720p, oczywiście były to specyficzne sytuacje, ale i tak warto o tym pamiętać. W przypadku przeniesienia gry na Xbox One X ta dostała wsparcie dla 4K, ale z płynnością bywa różnie. Na pewno jest lepiej. Częściej gra osiąga bazowe 30fps, choć zdarzają się spadki. Jednak nie aż tak drastyczne jak w konsoli poprzedniej generacji. Conviction to wciąż świetny tytuł. W wysokiej rozdzielczości wygląda jak gra z początku. Tej generacji, a przy tym pod kątem mechaniki nie zestarzała się w zasadzie zupełnie i wciąż potrafi cieszyć. Tom Clancy's Sprinter Cell Blacklist. Aktualnie ostatnia seria pod tytułem Blacklist również zawitała na Xbox One X w wersji Enhanced. Seria powraca na prawidłowe tory. Sam Fisher powraca również do swojego charakterystycznego stroju. Tym razem bohater zmierzy się z groźną grupą terrorystyczną zwaną Inżynierzy. W zasadzie gra pod kątem wizualnym nie różni się aż tak bardzo od poprzednika. Wciąż w użyciu jest ten sam silnik Unreal Engine 2.5. Jedną ze smutnych zmian jest brak Michaela Ironside'a podkładającego głos samowi. Jednak jeśli przymknie się na to oko, dostaniemy bardzo solidną odsłonę serii ze znajomymi mechanikami. Gra na Xbox 360 działała w 720p w 30fpsach dość niestabilnie. Są spadki, jak i wzloty, przez co męczy dość spory screen tearing. Co ciekawe, w wersji na 360 instalacja oferowała tekstury HD, które dogrywały się z drugiej płyty. Odpalając grę na Xbox One X, możemy cieszyć się ponownie natywnym 4K i bardziej stabilnymi 30 ramkami na sekundę. Blacklist w Wciąż wygląda wspaniale, podobnie jak Conviction. Spokojnie można pomylić ten tytuł z wczesnymi tytułami aktualnej generacji. Gra zamyka póki co sagę sama Fischera, choć zapewne nie na długo. Wiedźmin 2 Zabójcy Królów Nie mogło zabraknąć naszego rodzimego Wiedźmina, który obok komputerów osobistych zawitał jedynie na Xbox 360. Kolejna gra, o której w kwestii fabularnej nie trzeba mówić za wiele, bo większość z Was pewnie doskonale ją zna. Port na Xboxa 360 mógł pochwalić się rozdzielczością 720p i 30 ramkami na sekundę. Wiedźmin wersji na PC był sporym wyzwaniem dla ówczesnych kart graficznych na maksymalnych detalach i włączonym abersamplingu. W zasadzie nie było maszyny, która by ją uruchomiła w zadowalającej prędkości. Jednak to PC-towcy mogli cieszyć się większą ilością detali, jak i wyższą rozdzielczością. Wiedźmin 2 na Xbox One X odpala się w rozdzielczości 4K, to ponownie 9 razy więcej niż wersja z 360. Nie oznacza jednak, że gry są zbieżne z wersją PC-ową. Na przykład PC uruchamiał cutscenki w czasie rzeczywistym. W wersji konsolowej, na przykład, intro jest prerenderowanym filmem. Takie zabiegi były dość częste i stosowane od dawna. I tak, wersja na PC jest wciąż tą lepszą, o ile jesteś w stanie puścić ją na Uber w 4K. W stosunku do wersji z Xbox 360, nie tylko rozdzielczość uległa zmianie. CD Projekt Red zadbał również o to, aby wersja Enhanced miała troszkę bogatsze detale. Zadziwiające, że gra na Xbox 360 działała stabilnie z 30 ramkami z okazjonalnymi spadkami, ale i co ciekawe wzrostami. Niestety spowodowało to ponownie nieprzyjemny screen tearing. Na Xbox One X w 4K osiąga stałe 30 ramek. Wyczyn, jaki nawet dziś uda się osiągnąć niewielu na komputerach osobistych. Wiedźmin 2 wciąż wygląda wspaniale. Zagranie w niego w wysokiej rozdzielczości toż zupełnie inna bajka. Red Dead Redemption tego tytułu przedstawiać nikomu nie trzeba. Epicka opowieść o Johnie Marstonie na zawsze weszła do kanonu gier wideo. Rockstar spiął się na wyżyny umiejętności, aby jak najbardziej sugestywnie oddać klimat końca czasów dzikiego Zachodu. Mnóstwo fantastycznych misji, ciekawych bohaterów, no i ten klimat, jakiego nie oddała do tej pory żadna gra. To niewątpliwe atuty. Odpalając grę na Xbox One X dostajemy pełne 4K, które w tym wypadku prezentuje się nad wyraz wyśmienicie. Wersja na Xbox 360 była doskonale zaprojektowana. Pomimo bogactwa świata, oferowała niemal cały czas stabilne 30 FPS-ów poza kadscenkami, gdzie często prędkość spadała nawet do 20 ramek. W wersji na Xbox One X, gra trzyma stałe 30 klatek w każdej niemal sytuacji. Do Red Dead Redemption nikogo zachęcać nie trzeba. To fantastyczna gra, która wciąga na długie godziny. Jednak grając tym razem w wersję Enhanced, przygotuj się na wizualną ucztę, bo choć to tylko wyższa rozdzielczość, wierz mi, że robi to ogromną różnicę. Star Wars The Force Unleashed Ostatnia porządna gra ze świata gwiezdnych wojen. W Force Unleashed wcielamy się w Starkillera, ucznia Derfa Vadera, który przechodzi na dobrą stronę mocy i rozpoczyna walkę z Imperium. Gra należy do kanonu klasycznych gwiezdnych wojen, a więc charakterystycznych szturmowców i dobrze znanych pojazdów. Dzięki zastosowaniu rewelacyjnej na tamte czasy fizyki, Starkiller mógł używać mocy na biednych szturmowcach jak nigdy przedtem, rzucając nimi po ścianach czy wypychając ich w dal. W wersji na 360 gra gracie. Ciepiała na mocno niestabilny framerate. Co z tego, że czasami skakał nawet do 45 klatek na sekundę, jak ceną za to był właściwie permanentny screen tearing, który towarzyszył przez niemal całą grę. Wersja Enhanced pozbyła się tego problemu blokując klatkaż na poziomie 30 ramek. Oczywiście dorzucono rozdzielczość 4K, w której gra wygląda wyjątkowo dobrze, choć widać, że nie jest to najnowszy tytuł. Choć i tak fizyka oparta na systemie Euphoria Nadal robi wrażenie, a pełna detali grafika cieszy oko. forza Unleashed to wciąż świetna gra z uniwersum Gwiezdnych Wojen, a dociągnięta do dzisiejszych standardów, bez problemu nadaje się do ogrywania nawet dzisiaj. Assassin's Creed Pierwszy Assassin's Creed miał być objawieniem. Niestety nie do końca to się udało. O ile świat, bohater byli zaprojektowani fantastycznie, to powtarzające się zadania i ogólnie niezbyt porywające misje fabularne spowodowały, że gra nie osiągnęła zbyt dużego sukcesu, choć złożyła podwaliny pod jedną z ciekawszych serii na rynku gier wideo. Gra działała na Xboxie 360 w 720p w 30 ramkach na sekundę i choć Shao dziś to nie robi, to w tamtym czasie Jerozolima wyglądała świetnie i nie było zbyt wielu gier, które mogły pod kątem wizualnym równać się z historią Assassina. Dziś dzięki wstecznej kompatybilności i trybie Enhanced możemy cieszyć się na nowo grą w rozdzielczości 4K i 30 ramkach na sekundę. Gra do dziś robi wrażenie. Dzięki wysokiej rozdzielczości tła zyskały więcej detali, a zasięg widzenia również znacznie się poprawił. Wadą jest niestety to, że gra, nawet jeśli posiadamy wersję polską, zostanie uruchomiona po angielsku bez możliwości zmiany języka. Pierwsza część Assassin's Creed była jedyną, która oferowała polski dubbing. Forza Horizon. Pierwsza Forza Horizon z miejsca stała się moją ulubioną ścigałką, a kolejne części tylko mnie w mojej opinii utwierdziły. Spory otwarty świat, cała gama przeróżnych samochodów i szalone wyścigi. Czego chcieć więcej? Pierwszy Horizon pokazał się w zasadzie już na końcu żywota Xboxa 360. Oferował rozdzielczość 720p i 30 ramek na sekundę. Na Xbox One X w wersji Enhanced mamy rozdzielczość w pełnym 4K i nadal 30 ramek, ale tutaj jest jeden ciekawy element. Możemy grę odpalić w dwóch trybach, graphics i performance. W tym pierwszym w zasadzie nic się nie zmienia, natomiast drugi wbrew pozorom nie odblokowuje ilości klatek na sekundę, ale zdejmuje limity na procesorze graficznym, przez co konsoli łatwiej uzyskać bazowe 30 fps. Wiem, że dziwnie to trochę brzmi, jednak zwiększenie ilości klatek na sekundę w wielu grach powoduje jej niestabilność. Stąd też blokada na poziomie 30 ramek. Niemniej, gra się w to na Nadal świetnie, choć widać przepaść, jaka dzieli tą odsłonę od drugiej części, ale i tak pozwala świetnie się bawić i warto sięgnąć po część pierwszą w dopasionej grafice i jeszcze raz wziąć udział w niezapomnianych wyścigach. Gears of War 3 Seria Gears of War to najlepsza rzecz, która spotkała Xboxa obok Halo. Trzecia część Girsów ładnie domykała trylogię oferując chyba najlepszą rozgrywkę ze wszystkich odsłon na siódmą generację. Nic więc dziwnego, że trzecia część pojawiła się w wersji Enhanced. Wersja na 360 nie miała się czego wstydzić. 720p w 30 ramkach podczas gry, jak na tak przygotowany tytuł, robiło ogromne wrażenie. Jednak podczas skacenek framerate mocno skalkał, spadając nawet do 20 klatek. Ale prawdziwy pazur gra pokazuje uruchomiona na Xbox One X, gdzie roz Widzielczość podniesiono do 4K. Wszystko jest ostre jak Żyleta, każdy detal widać jak na dłoni. Do tego dochodzi bardzo stabilny framerate na poziomie 30 klatek. Historia zespołu Markusa Phoenixa nawet dziś wygląda niezwykle dobrze. A w połączeniu ze świetną mechaniką, która w zasadzie się nie zestarzała, i dobrze zaprojektowanym strzelaniem, bawi jak nigdy przedtem. Gears of War 3 zyskuje drugą młodość i bez problemu ponownie można zanurzyć się w ponury świat, walcząc z szarańczą, tym razem w pełnym 4K. Mirror Fetch. Mirror nie miał łatwego startu. Co prawda była spora grupa fanów, ale gra była dla wielu za dziwna. Niemniej parkour w wykonaniu Fate po dachach dystopijnego miasta miał coś w sobie. Do tego dochodziła charakterystyczna grafika utrzymana w czystym, niemal szpitalnym stylu, która mogła się podobać. Również mechanika była dość niespotykana na swoje czasy, a akrobacje Fate w wykonaniu sprawnych graczy robiły niemałe wrażenie. Szkoda, że druga część to jedynie popłuczyny po świetnej części startowej. Wersja Enhanced doczekała się 4K i 30 klatek. W wersji na Xbox 360 gra pozostawiała sporo do życzenia, płynność bardzo często leciała do 20 ramek. Niestety Mirrors Edge miał problemy z optymalizacją od początku i nawet mocna konsola nie potrafi tego naprawić, także w wersji na Xbox One X gra często zalicza spadki animacji. Nie jest to może aż tak widoczne jak na wcześniejszej konsoli, ale widać, że gra od początku no, nie zachwycała płynnością i to przełożyło się też. Na wersję enhanced. Nie przeszkadza to aż tak bardzo, bo tytuł nadrabia wysoką rozdzielczością, jednak w otoczeniu, które wydaje się być przeraźliwie puste, trochę rażą aż takie spadki płynności. Niemniej, wciąż warto zagrać, bo to nadal bardzo dobry tytuł i nigdy nie wyglądał tak dobrze jak teraz. A wy jak myślicie, która gra z siódmej generacji powinna pojawić się w wersji enhanced? Swoje typy podajcie w komentarzu oraz czy chcielibyście zobaczyć więcej tego typu porównań.